Rozmowy Piątkowskie, witam Państwa. Dziś z naszymi kamerami gościnnie znajdujemy się w gminie Przasnysz, a z nami włodarz gminy, pani Grażyna Wróblewska. Witam serdecznie, pani wójt. Witam serdecznie. Pani wójt, koniec roku zbliża się już bardzo dużymi krokami, więc uważam, że jest to najlepszy czas na podsumowanie. A jeżeli chodzi o podsumowanie, to nie sposób nie mówić tutaj o inwestycjach, bo one w sumie są dla samorządu i mieszkańców najważniejsze. Rok 2022 był dobrym rokiem, jeżeli chodzi o gminę Przasnysz pod kątem inwestycji. Dużo udało się zrealizować? Tak. Myślę, że bardzo dużo udało się zrealizować. Dużo też inwestycji jest rozpoczętych. Może są problemy z wyborem wykonawców czasami. Niektóre przetargi ogłaszane są po trzykrotnie, zanim wyłonimy wykonawcę, ze względu na inflację i na ceny. Ale w tym roku kończymy kanalizowanie miejscowości Bartniki. Jest etap pierwszy. Zaczęliśmy kanalizowanie dalszej części Bartnik, czyli drugą inwestycję. Wykonaliśmy kilka kilometrów dróg. Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Zakończyliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego w Krępie. Teraz trwa jeszcze montaż ścianki wspinaczkowej w Bogatem. Oczywiście z takich drobnych inwestycji w sołectwach to przede wszystkim montaż solarów. Urządzanie placów zabaw, mam ich dosyć dużo. No i wycieczki szkolne, też udało nam się pozyskać pieniądze. Bardzo różne dziedziny działalności. Bardzo się cieszymy jako społeczność gminna, że udało nam się zrealizować w tym roku wieloletnie marzenie mieszkańców. Budowę ścieżki rowerowej do granic gminy udało nam się zrealizować dzięki inwestycji powiatu, środkom zewnętrznym i naszym środkom budżetowym do granic miejscowości Leszno, ale to już coś, jest taki zaczątek. Powstaje również druga ścieżka rowerowa z Przasnysza do granic gminy, do Dębin, przez Święte Miejsce. Także sposób na spędzanie czasu wolnego jest już określony i myślę, że ten bardzo popularny sport, jazda na rowerze, będzie się miała dobrze. My zrealizowaliśmy w Lesznie inwestycje częściowo, bo mamy jeszcze dalsze plany na poprawie wizerunku zabytkowego Parku Podworskiego. Ostatnio profesor Lewicki, wojewódzki konserwator zabytków, pisał Aleję Kasztanową w pobliżu tego parku do rejestru zabytków. Także ofertę swoją będziemy budować, a razem z gminą Czernice Borowe planujemy atrakcję na trasie kolejki wąskotorowej, która również prowadzi z Przasnysza do Krasnego wzdłuż ścieżki rowerowej. Czy tak naprawdę, bo wiemy, że ten rok 2022 był rokiem ciężkim nie tylko dla samorządów, ale dla wszystkich mieszkańców. Inflacja, radykalny wzrost cen. Jak pani oceni ten rok? Czy on był ciężki dla waszego samorządu? Tak, no jest rok nie do końca przewidywalnych inwestycji, ponieważ brakuje nam funduszy. Tak jak w przypadku kanalizacji Bartnik, o ponad 3 miliony wzrosła wartość inwestycji od czasu złożenia wniosku do czasu ogłoszenia przetargu i sfinalizowania tego przetargu. Te różnice są prawie na wszystkich inwestycjach dosyć istotne. Do wszystkiego trzeba dołożyć. Niepokój budzi rosnąca cena energii. Ogłosiliśmy kompleksowy przetarg na dostawę energii, ale nikt się nie zgłosił. Teraz jest ponownie ogłoszony. Natomiast bardzo zadowoleni jesteśmy z przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
Będzie to firma Błysk Biz na okres 2 lat i ceny nieznacznie tylko uległy wzrostowi. To akurat dobra informacja, tak, biorąc pod uwagę cały rok. Pani Wójt, końcówka roku to też jest taki czas, kiedy planuje się budżety. Jak wyglądają prace nad Waszym budżetem? Jaki będzie ten budżet na 2023 rok i czy zmniejszy się ilość inwestycji? Czy będą jakieś radykalne cięcia? Na razie wpisane są te inwestycje, na które pozyskaliśmy pieniądze. I to stanowi prawie 40 parę procent wartości budżetu. Natomiast budżet w ciągu roku ulega zmianom. Pozyskujemy środki, otrzymujemy subwencje. Dlatego na pewno ta wartość inwestycji ulegnie zmianie i zmniejszeniu w skali ogólnej, bo planujemy inwestycje za minimum 20 milionów na przyszły rok. Natomiast jest to dalsza budowa kanalizacji, dróg, modernizacja stacji uzdatniania wody, bo jest to inwestycja bardzo potrzebna mieszkańcom. Stacja już kilkanaście lat, szczególnie stacja uzdatniania wody w Helenowie Nowym, nie była modernizowana. Coraz mniej jest zasobów wody. Więc automatyzacja i modernizacja jest jak najbardziej na czasie. Będzie to służyło przez następne kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Rozumiem, że jest to inwestycja, która przez wiele lat była wyczekiwana przez mieszkańców i na pewno z jej realizacji będą się cieszyć. Myślę, że tak. Jeszcze nie wyłoniliśmy wykonawcy. Jesteśmy po drugim przetargu. I jest tylko nieznaczny wzrost wartości inwestycji. Być może poszukamy środków, dołożymy do tej inwestycji z własnego budżetu i wtedy rozstrzygniemy przetarg. Mówiła Pani Wójt o inwestycjach, które trwają w tym roku, natomiast swój finał będą miały w przyszłym. Tak. O jakich możemy tutaj wspomnieć? Oprócz tego modernizacja oświetlenia ulicznego. Na terenie gminy Przasnysz mamy 1500 punktów oświetlenia ulicznego, z czego 933, te najstarsze, ulegną wymianie na energooszczędne. Myślę, że to też wpłynie na nasz budżet, tak jak funkcjonująca fotowoltaika. Czy termomodernizacja zmniejszy koszty utrzymania obiektów użyteczności publicznej, biblioteki, szkół, przedszkoli. Wiemy, że tych oszczędności trzeba szukać. Niestety takie czasy przyszły, a pod kątem tym finansowym to samorząd chyba nigdy nie miał łatwo. Teraz jest chyba nie. Gorzej, można powiedzieć, tak w porównaniu do lat poprzednich. Ale żeby się, drodzy Państwo, za mocno nie smucić, to trzeba też wprowadzić ten weselszy akcent, ponieważ już za parę dni zasiądziemy przy wigilijnym stole, święta Bożego Narodzenia już za pasem i wiemy, że gmina organizuje akcję świąteczna paczka. Jest to już, można powiedzieć, taka tradycja. Kilka słów Pani Wójt, jakby mogła powiedzieć na ten temat. Pracownicy gminni, mieszkańcy szkoły włączają się w organizację świątecznej paczki. Oczywiście pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazują rodziny, które powinny otrzymać taką paczkę i potem zawozimy. Chcemy, żeby wszyscy w święta czuli się dowartościowani, docenieni, żeby nie zabrakło im placka, innych produktów. A po prostu ta świąteczna atmosfera powinna się udzielać wszystkim. A w jaki sposób można dołożyć swoją cegiełkę? Gdzie przynieść jakieś produkty, które będą potem przekazane? Do urzędu gminy w pobliżu sekretariatu jest taka symboliczna paczka, do której można wrzucić produkty, bo zbieramy produkty, nie pieniądze. A do kiedy trwa zbiórka? Do 20 grudnia. Także, drodzy Państwo, gdybyście chcieli też dołożyć swoją cegiełkę i podzielić się tym dobrem, to jak najbardziej z produktami zapraszamy tutaj do Urzędu Gminy. I tak jak Pani Wójt powiedziała, znajduje się symboliczna paczka i każdy może tam włożyć swój produkt i sprawić, aby
komuś innemu w te święta było o wiele lepiej. Pani Wójt, chciałabym jeszcze porozmawiać o tych tradycjach świątecznych, bo wydaje mi się, że takie podstawy, czyli 12 potraw, talerz dla nieznajomego, chyba to jest tradycja, która gości w każdym domu. Natomiast ma Pani może jakąś taką swoją, prywatną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, która nie jest aż tak rozpowszechniona, a gości w Pani domu? Na przykład taka tradycja, że w Wigilię kobiety nie odwiedzają sąsiadów, nie chodzą po innych domach. Może się wzięło z tego, że zajęte są w kuchni, ale jest to tradycja północnego Mazowsza i tu w Przasnyskim rozpowszechniona i dalej to trwa. Kobieta we Wigilię w cudzym domu na pewno by była niemile widziana. Czyli rozumiem, że przynosi jakiegoś pecha, tak? Tak. Dlaczego drogie... kobieta? Nie wiem, ale... Także drogie panie, w Wigilię nie wolno się poruszać. Nie wolno się poruszać. Raczej tutaj panowie są mile widziani. Tak. Jeżeli kobieta w takim razie symbolizuje jakiegoś tam pecha, no to panowie mężczyzna... odwiedzają domy sąsiadów, są przyjmowani, goszczeni, ponieważ jest to symbol szczęścia. Także, drodzy panowie, trzeba w Wigilię zrobić przynajmniej po najbliższych sąsiadach jakieś takie krótkie odwiedziny, żeby ten przyszły rok był lepszy. A sianko pod obrusem jest? Tak. I jakieś jeszcze inne tradycje? Było 12 potraw na stole? Tak. Tak? O, to u mnie nie zawsze jest 12 potraw. I karp rozumiem, że też? Nie. Nie, bez karpie. Ryba. Przynajmniej u mnie w domu. Ja przyznam szczerze, że akurat za karpiem no nie przepadam, więc akurat tutaj też jestem zwolenniką. Pierogi, śledzie, ryby w każdej postaci, zupa owocowa, kapusta postna. Czyli tradycja, tak. Takie tradycyjne dania, które goszczą w większości domów. Pani Wójta, czy ten okres przedświąteczny jest czasem chociaż minimalnego wytchnienia, jeżeli chodzi o pracę samorządowca, czy to wcale tak nie wygląda? Jest jeszcze więcej pracy przy końcówce roku? Tak, bo kończy się rok budżetowy, prowadzone są rozliczenia inwestycji, wszelkich transakcji. Jest to okres zmożonej pracy. Poza tym jest to również okres Wigilii w szkołach, w strażach, w innych instytucjach. To taki miły okres, gdzie ludzie chcą się spotykać, rozmawiać, podzielić opłatkiem. Natomiast okres świąteczny jest okresem wytchnienia i spokoju i takiej rodzinnej atmosfery. Pani Wójt, z nadzieją Pani patrzy w ten przyszły 2023 rok? Ja jestem takim życiowym optymistą, także z nadzieją patrzę w każdy rok i w każdą przyszłość i uważam, że każdą rzeczywistość należy oswoić. Niepokoju nie budzi nowe, tylko uważam, że jest to nowe zadanie do realizacji. I tego optymizmu, drodzy Państwo, życzymy Wam wszystkim. I w sumie sobie też życzę tego optymizmu, bo nie zawsze aż tak nim tryskam. Moim i Państwa gościem była Pani Wójt Gminy Przasnysz, Pani Grażyna Wróblewska. Dziękujemy Pani Wójt za rozmowę Państwu, natomiast dziękujemy za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę piątkowskiej. Do zobaczenia.